Proszę Państwa, powiedzmy jasno, nie mówimy dzisiaj o ministrze Marku Polu. Paweł Wieczorkiewicz. Chodzi mi o rodzinę kupców weneckich. Marek Urbański. Piękne i bestia. Marco Polo, najwybitniejszy europejski podróżnik średniowieczny, Wenecjanin. Wyruszył w 1271 roku drogą lądową do Chin, gdzie przebywał w latach 1275-1292. Jest autorem dzieła Opisanie świata, które przez długie lata było źródłem geografii średniowiecznej. W zasadzie to nie tylko Marco Polo, to cała rodzina Polów, chociaż to nazwisko może budzić odmienne skojarzenia u słuchacza. Chodzi mi o rodzinę kupców weneckich. Proszę Państwa, powiedzmy jasno, nie mówimy dzisiaj o ministrze Marku Polu. No właśnie, dziękuję Ci, Pawle. To była rodzina kupiecka, która od początku XIII wieku prowadziła rozległe interesy ze wschodem, mówiąc ogólnie. Już ojciec Marco Polo bywał w Hanacie Wołżańskim, utrzymywał kontakty z Mongołami i rodzina właśnie zabrała Marco Polo w podróż, której spędził on ćwierć wieku, 1/3 swojego życia. Widział rzeczy, o których się nikt nie domyślał. Opisał je, a jak wrócił, to nikt nie chciał uwierzyć. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, że tak myślę, że Ci ze mną zgodzisz, że to troszkę tak, jakby ktoś kosmitów opisywał dzisiaj takich bardzo realnych. To były zupełnie inne światy, całkowicie się nie nakładające na siebie. To, co opisał Marco Polo, Chiny, państwo Wielkiego Mogoła, w ogóle Afganistan, Hindukusz, były to rzeczy, które, pojawiam, no można porównać chyba tylko z opisami świata Herodota. One były tak zaskakujące, tak dziwne. Z tym, że Grecy byli bardziej otwarci. Greci Herodotowi wierzyli, Europejczycy Marco Polo uwierzyli dopiero dobre 200-300 lat później. Powiedziałeś jedną rzecz, nad którą chciałem zwrócić Państwa uwagę. Był taki dziennikarz amerykański Snow, który uchodził za przyjaciela Mao Tse-tunga, jednego z najlepszych znawców Chin w ogóle w historii współczesnego Zachodu. Snow, który mniej więcej 50 lat w Chinach siedział, stwierdził, że po 50 latach pobytu w Chinach on trochę rozumie ten język, no potrafi się w nim porozumieć i trochę zaczyna rozumieć Chiny, że 50 lat to jest tak właściwie, żeby coś z tego pojąć. Ale Marco Polo, i to chyba też świadczy o jego inteligencji, on nie twierdzi, że on rozumie te kraje. On się dziwił, on się zastanawiał, zresztą miał świetne pióro jak na kupca, ale to w Wenecji zdarzało się nie tylko w XIII wieku, ale i później. Wracając do Marco Polo, no cóż, problem tylko w tym, że w zasadzie o kogo się tu kłócić? Nie, no kłócić to się w ogóle chyba nie da, bo mówimy o zupełnie innym świecie. Ja bym się pokłócił z jedną rzeczą, z takim, nie chciałbym odnosić tego wbrew zapowiedzi na początku, na przykład do ministra Marca Pola, ale jest wielu Europejczyków u nas, ale także dalej na zachód, którym się wydaje, że rozumieją Chiny. Myślę, że nie rozumieją Chin. My chyba w ogóle nie rozumiemy Azji, całej Azji. A Chin w szczególności. A Chin w szczególności. Piękne i bestia.